W moim gimnazjum na korytarzu były takie wielkie 3 fotografie byłych wychowanek tego gimnazjum, ale które poległy w obronie Lwowa. Szło się na cmentarz, zanosiło się kwiaty, światło i to był dla nas rokrocznie święto. Cały Lwów jest wypełniony mogiłkami, bo ci, którzy padli w bojach, byli chowani w miejscach walki. Cała akcja trwa 3 tygodnie do momentu, kiedy od strony Przemyśla przychodzi odsiecz generała Tokarzewskiego. Ta odsiecz przychodzi 22 listopada 1918 roku. Wtedy łączą się siły ościeczy i te wewnętrzne, które przez te 3 tygodnie stworzyły enklawy polskości. I Ukraińcy są bezradni, muszą Lwów opuścić, ale to nie znaczy, że się kończy wojna polsko-ukraińska. Ona się dalej toczy na prowincji, ona się toczy później o kolejne miasta, o Złoczów, o Stryj, o Sambor, o Stanisławów. To będzie jeszcze do kwietnia. Później Piłsudski tam z całą akcją legionową wchodzi. To jest wojna kto kogo, kto w tym miejscu stworzy państwo. I tą wojnę polsko-ukraińską wygrywa Armia Polska, no i polscy ochotnicy, polscy partyzanci, uczestnicy tej wojny. Nowo wyznaczony ukraiński dowódca 21 listopada oznajmił ukraińskiemu kierownictwu, iż należy się wycofać z Lwowa. Inaczej istnieje zagrożenie całkowitej porażki wojskowej. Po tej deklaracji Ukraińcy niespodziewanie wycofali się z miasta w nadziei, że po przegrupowaniu uda im się opanować Lwów ponownie. Znowu zebrawszy znacznie sily, zrobić перегрупування військ і захопити місто знову. Там під Львівським замком старий дуб стояв, а під тим дубочком стрілець лежав. Він лежить, не дише, він не наче спить. Молоде волосся вітер шелестить. Przewaga Polaków w moim odczuciu była w tym, że Polacy potrafi się połączyć. Że Józef Piłsudski potrafił napisać do swego największego wroga politycznego, Romana Dmowskiego, słynny list. Panie Romanie, jest w ojczyźnie kilku ludzi, od których los tego państwa zależy. Jednym z nich jest pan, jednym z nich jestem ja. Bądźmy w tym momencie razem, stwórzmy jedną polską armię, połączmy siły. Natomiast na Ukrainie było też kilka ośrodków i nie doszło do takiego połączenia. Jesteśmy na ulicy Ormiańskiej. To jest ulica na Starówce lokowanej w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego i ulica, która no co najmniej od XV wieku nie zmieniała swojej nazwy. A nazywała się tak dlatego, że tutaj w tym kwartale, w tej części miasta właśnie swoje siedziby mieli Ormianie. Ponieważ Ormianie przez stulecia mieszkania na tych terenach stopniowo zaczęli się polonizować, a swoje nazwiska zaczęli tłumaczyć na język polski. I zresztą mogłabym wam wiele nazwisk wymienić, takich na przykład nazwisk jak Jumiusz Słowacki, jak Zbigniew Herbert, jak Anna Dymna, jak Jan Lechoń, no i tak dalej, i tak dalej. I zapytać was, jak myślicie, w czyich żyłach płynęła chociażby częściowo krew ormiańska. Wiecie? Wszystkich.
Do II wojny światowej Lwów to była Europa Środkowa. Po II wojnie światowej to była Europa Wschodnia. Architektura pozostała ta sama. Nie zmieniła się, na szczęście, ale zmienili się ludzie. Do II wojny światowej to było miasto, w którym mieszkało wiele różnych grup narodowościowych. Polacy, Niemcy, Żydzi, Ormianie, Ukraińcy. Taka typowa środkowoeuropejska mieszanka. Po II wojnie światowej pozostali tu praktycznie tylko Ukraińcy i Rosjanie. I to była wielka zmiana, do której doprowadziła nie miejscowa ludność, ale Hitler i Stalin. Hitler wymordował Żydów, a Stalin wysiedlił Polaków. Lwów średniowieczny był tak umownie podzielony na 4 dzielnice pod względem wyznaniowym. Pozostałe 3 dzielnice to były dzielnice chrześcijańskie, to była dzielnica łacińska, czyli rzymskokatolicka, dzielnica prawosławna i dzielnica ormiańska. Natomiast właśnie jedyna niechrześcijańska dzielnica to była dzielnica żydowska i ta jedyna dzielnica była jeszcze dodatkowo w ramach murów miejskich odgrodzona od pozostałej części miasta. To znaczy na wylocie ulicy, którą macie za swoimi plecami, był mur, tam nie było przejścia. Z tej strony były mury miejskie i za naszymi plecami też były mury miejskie. Natomiast na wylocie tej ulicy była brama do dzielnicy żydowskiej. I ta brama była na noc zamykana z dwóch stron. Żydzi się zamykali na noc po to, żeby uchronić się przed pogromami, które zresztą i tak się zdarzały. Natomiast chrześcijanie też tą bramę ze swojej strony na wszelki wypadek zamykali z drugiej strony. Znajdujemy się na podwórku posesji, która w XVI wieku należała do jednego z najbogatszych członków tej społeczności żydowskiej, do Izaaka Nachmanowicza. Właśnie Izaak Nachmanowicz, kiedy stara miejska synagoga przestała wystarczać tej społeczności, kiedy bezskutecznie starano się o pozwolenie na budowę większej synagogi, wtedy ze swoich prywatnych środków i właśnie na tyłach swojej kamienicy wybudował, zatrudniając najlepszych lwowskich, ale włoskiego pochodzenia budowniczych, wybudował przepiękną renesansową synagogę. I ta synagoga służyła społeczności żydowskiej do II wojny światowej, kiedy to została zniszczona przez Niemców. Rodzice mieszkali przed wojną, drugą wojną, we Lwowie. Później wojna, rodzinę moją ze strony matki i ze strony ojca wywieziono do Kazachstanu. Nigdy nie wrócili stamtąd. Na Kołymy, jeszcze gdzie wszędzie, gdzie były te wywózki. Myśmy się jakoś ocaleli, cztery osoby i cztery osoby zostały. Ojciec, mama, matka, ja i moja młodsza siostra. W 1939 roku nasz ojca dzwonili z pracy i od razu do 24 godzin nas wyrzucili. A tu mieszkał dziadziu i mówi, nie martwcie się, do mnie się sprowadzajcie. Trzy pokoje, ładne, duże. A on samiutki był. Był Polakiem. Nasz pradziadek i nasz dziadek i ojciec, no wszyscy byli Polakami, czuliśmy Polakami i to patriotami. Ożenił się pradziadek z Polką. Ale dobrze zrobił, bo potem jak przyszli właśnie Moskwy, zaczęli ludzi wyrzucać z mieszkania, a potem zaczęli mieszkania, jak mówić, uszczelniać, żeby więcej rodzin było i na każdy pokój jedna rodzina. Tak już nie mieli gdzie dać, bo nas było dużo. I byliśmy tylko z dziadkiem. A innym do mieszkania wpakowali rodziny sowieckie. Dla mnie to jest oczywiste, że Polacy, dla których to było bardzo ważne, historyczne miasto, no byli w ciężkiej bardzo sytuacji, dlatego że byli ograniczani, prawda, ze strony władz państwowych, jeżeli chodzi o życie religijne, o życie kulturalne. Ja przede wszystkim jestem naprawdę pełna podziwu dla tych ludzi. Pełna podziwu dla ich właśnie świadomego wyboru i przywiązania do tradycji, dlatego że tak naprawdę człowiek bez tradycji jest nikim. To na pewno są ludzie, od których bardzo wiele i współczesne młode pokolenie i również ludzie zamieszkałych w Polsce mogłoby się nauczyć. Polskość była na pierwszym miejscu, była najbardziej taka widoczna, słyszalna, bo nasz Lwów był wesoły.
jeżeli człowiek coś kocha i do czegoś jest przywiązany, to on nie widzi niczego, co by dorównało temu, co jest dla niego idealem. Jak myśmy się do dziadzia sprowadzili, to zobaczyliśmy, że niedaleko jest wulka. Śliczna górka, cudne wzgórze. Zrobili trawę i tu czyścili kapliczkę. Przecież i tam była prześliczna kapliczka i tam była wypisana data powstania styczniowego na tej kapliczce. Jednej nocy to zostało zniesione na trawą założonym miejsce. Tak niszczono nasze pamiątki. Uważam, że to jest ogromna strata dla państwa polskiego. To, co się stało po II wojnie światowej, odebrano nam ogromny kawał bardzo ważnego doświadczenia, właśnie tego przenikania się kultur, współżycia na jednym terenie różnych kultur, rozumienia innych kultur, innych religii. Odebrano nam możliwość rozumienia nas samych, dlatego że czy można zrozumieć tak do końca na przykład Mickiewicza? Nie możemy do końca zrozumieć naszych własnych twórców, naszych własnych wieszczów, poetów, pisarzy, malarzy, nie znając mozaiki narodowościowej, dawnych kresów. Jeśli spojrzeć na te wydarzenia z punktu widzenia strategii budowy państwa polskiego czy ukraińskiego, Lwów nie miał dużego znaczenia. Dla Polaków najważniejsze były granice zachodnie i południowe, stosunki z Niemcami i Czechami. Dla Ukraińców decydująca była walka z bolszewikami i z białymi. Główna bitwa toczyła się o Kijów, natomiast Polacy i Ukraińcy walczyli o Lwów. W wypadku Polaków to nie odegrało tak wielkiej roli. Mimo wszystko Polska powstała jako państwo, ale w wypadku Ukraińców to miało fatalne skutki. Ukraińcy generalnie winią nas, Polaków, żeśmy im przeszkodzili w odzyskaniu niepodległości. Że sami doznaliśmy dobrodziejstwa, stworzenia własnego państwa, ale że to własne państwo stworzyliśmy kosztem ich państwa. Że mogliśmy się zadowolić Warszawą, Krakowem, Poznaniem, a nie zabierać im Lwowa, bo w ich wyobrażeniu to było miasto stołeczne państwowości ukraińskiej. Gdyby Ukraińcy zaangażowani w walkę z Polakami we Lwowie przyłączyli się do armii ukraińskiej toczącej na wschodzie bitwę z bolszewikami, to jest prawdopodobne, że Kijów nie byłby bolszewicki. Zamiast tego musieli oni walczyć z Polakami. W historii Polski i Ukrainy nie będzie zgody w ocenie tego powstania. Dla Ukraińców ten polski bunt przeciwko prawom, które narzuciła państwowość ukraińska rodząca się, będzie zawsze buntem, który odrzucają. Powinniśmy sobie uzmysłowić, na ile ważny był Lwów w tych wypadkach. Gdyby jakimś cudem Polakom i Ukraińcom udało się zawrzeć pokój co do Lwowa i wojska ukraińskie strzelców siczowych pojechałyby do Kijowa, to całkiem możliwe, że bolszewickiej Rosji nigdy by nie było. Ukraina nie byłaby bolszewicka, Kijów nie byłby bolszewicki i nie wiadomo, czy Lenin utrzymałby się w Rosji.